Konia był dobrym rokiem przede wszystkim dla Instytutu Konfucjusza. Mamy więcej kursantów, studentów, ludzi zainteresowanych chińską kulturą. Wysłaliśmy również więcej studentów do Chin, także wydarzenia artystyczne. Chciałabym, żeby ten kolejny rok był co najmniej taki, jak ten miniony, a przede wszystkim lepszy. Podobno rok kozy to rok kreatywności, więc tej kreatywności, myślę, spokoju, przewidywalności. Taką mam nadzieję, że to będzie dobry, spokojny taki rok, w którym będziemy sobie krok po kroku iść do przodu z zamierzonymi tematami. Tak chciałbym, żeby było. Chińczycy przewidują, że nowy rok, rok owcy, będzie szczęśliwszy, bogatszy w pieniądze. Kraj będzie się lepiej rozwijał. Tym razem przybywamy z grupą z Szanghaju, zawierającą różne grupy artystyczne. Taniec, instrumenty muzyczne, akrobacje, pokaz magiczny. Chcemy wykorzystać tę okazję, aby pokazać polskiej publiczności różnorodność chińskiej kultury. Mamy nadzieję, że przedstawienie zostanie pomyślnie przyjęte przez polską publiczność. Mamy nadzieję, że się spodoba. To mój pierwszy raz w Polsce. Wczoraj mieliśmy przedstawienie w Warszawie, dzisiaj mamy drugi pokaz w Opolu. Moja impresja na temat Polaków. Są bardzo ciepli, są bardzo zainteresowani chińską kulturą. Nie ulega wątpliwości, że to jest zupełnie szczególne okno na świat i wykorzystywane przez Politechnikę jest coraz lepiej, jeżeli tylko region będzie zdolny wykorzystać tę pomostowość Politechniki, no to myślę, że będzie miał jakieś wyniki, bo nie ulega wątpliwości, że przyszłość świata w dużej mierze ma na imię Chiny. Nie jesteśmy umiejscowieni na Politechnice, a więc działalność naukowa jest naszą misją. Dlatego też prowadzimy badania naukowe, rokrocznie wydajemy publikacje naukowe i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się również zakończyć tą naszą działalność naukową wydaniem monografii. To jest świetna sprawa, doświadczyliśmy tego dzisiaj, chociaż to jest tylko element, prawda, bo to wydarzenie kulturalne, przedstawienie, mieliśmy okazję dotknąć kawałka Chin, tych takich odległych, dalekiego wschodu w Opolu dzięki tej współpracy i tak jak słyszeliśmy, byliśmy jednym z trzech miast wyróżnionych w Polsce obok Krakowa i Warszawy, więc to wielka sprawa. Myślę, że
obecność Instytutu Konfucjusza w Opolu to jest, dzisiaj był dowód tego, to jest dobry projekt na nie tylko współpracę kulturalną, gospodarczą, myślę, to jest też pewne wyzwanie. Bardzo piękne przedstawienie, bardzo barwne. Mi na pewno utkwi w pamięci pokaz masek, prawda? Jak szybko artysta zmieniał maski w zależności od nastroju, w zależności od tego, jaką postać prezentował, bo każdy kolor maski oznacza różny, inny nastrój. O, to jest coś wspaniałego. Zresztą nie pierwsza próba możliwości chińskich artystów, którzy są zupełnie niesamowici. Powiem tak, że to jest za każdym razem odkrycie jakiejś fantastycznej cywilizacji, kultury i jednocześnie niezwykłych ludzkich możliwości. Występy artystyczne pochodzą z Szanghaju, ale z różnych placówek, a więc są to zawodowcy w swojej dziedzinie, w śpiewaniu, tańcu, akrobacji. Chiński rok nadchodzi. Wszyscy członkowie naszej grupy są podekscytowani. Chcemy ten okres w Polsce wykorzystać, aby pokazać Polakom różnorodność chińskiej sztuki. Mamy nadzieję, że Polacy zaakceptują ją, a także naszych artystów. Tego popołudnia spotkaliśmy się z prezydentem Opola. Wykazał on ochotę współpracy z chińskimi kulturalnymi grupami oraz kulturalną wymianę. Mamy nadzieję, że po wystąpieniu rozpocznie się intensywna współpraca. Szczęśliwego chińskiego nowego roku owcy, szczęśliwego, zdrowego i bardziej rozwijającego dla naszego kraju. Marszałka, prezydenta, pana rektora, prezesa, panią Wu z ambasady, także szefostwo Instytutu Konfucjusza. Jest pan rektor Politechniki Opolskiej, profesor Marek Tuchendorf. Są przedstawiciele Instytutu Konfucjusza, także artyści.